Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Dzień dobry Państwu, Mazda CX-3, piękny samochód o niezwykle sportowym zacięciu, ale może o tym za chwilę, kiedy pokażemy auto z zewnątrz. W środku pięknie wykończony, akurat w tej wersji Passion, wersji, która ma tak zwany pakiet off-white, czyli białe skórzane wstawki, nawet elementy zamszowe, co też dodaje takiego pięknego, ekskluzywnego charakteru. Bardzo duże oczywiście doposażenie, czyli taki system, który pozwala wyhamować w momencie, kiedy dojeżdżamy do samochodu poprzedzającego, a oczywiście kierowca zapomina przycisnąć pedału hamulca, bądź też wytracić prędkości. No, powiedzmy, że to jest samochód, w którym te wszystkie systemy, oczywiście SkyActiv i wiele innych systemów bezpieczeństwa zostało zastosowanych, ale spójrzmy na to, co jest na zewnątrz. To jest dwójeczka Mazda, podniesiona, delikatnie jakby usportowiona i ten charakter niezwykle zadziorny, taki bardzo mięsisty. Ja jak zobaczyłem ten samochód, pomyślałem sobie Mazda, która bardzo przypomina BMW 1. Zwróćcie Państwo uwagę na ten wydłużony przód, na tę dłuższą maskę, na ten delikatnie opuszczony tył. Kodo, to jest to, czyli ta naprawdę japońska myśl przewodnia, która dominuje w każdej Mazdzie. I CX-3 może być wielkim konkurentem dla Juke'a, dla Opla Mokki, również dla Mitsubishi. To jest samochód, który będzie miał naprawdę duże pole manewru. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.